Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami tytuł, o który pytało sporo osób w ciągu ostatnich nawet paru miesięcy, a mi w końcu udało się do niego jakoś przekonać. Duelyst to darmowa produkcja, która pod koniec sierpnia 2016 roku miała swoją premierę na Steamie, mimo że wcześniej można było ją spokojnie grać w formie wczesnego dostępu i właśnie w tym okresie praktycznie chyba co tydzień dostawałem jakąś wiadomość, czy nie przyjrzę się Duelystowi, czy po prostu go jakoś nie pokażę na kanale. Wszystkie gry, jakie powiedzmy mam gdzieś w planach na kolejne dni, możecie też zobaczyć na Facebooku, zawsze gdzieś tam wspomnę, co jeszcze w przyszłości mam w planach. Warto też wspomnieć, że gra w 2014 roku zaprezentowała się na Kickstarterze, a ludzie przywitali ją dość miło, głównie patrząc na to, że za Duelyst odpowiadają całkiem doświadczeni w branży ludzie, m.in. chyba pracujący nad Diablo 3, a nie jakieś, wiecie, randomy mówiące: hej, robimy grę, rzucajcie hajs. Twórcy zebrali ponad 2 razy tyle, ile w ogóle planowali, a po mniej więcej 2 latach ich gra jest dostępna w pełnej formie na Steamie. Gier karcianych, trzeba przyznać, i sami to pewnie też napiszecie w komentarzach, że gier karcianych mamy od groma. Jednak właśnie Duelyst na początek mówi nam jedno: pomieszajmy nieco grę planszową, strategiczną oraz właśnie karciankę w nieco innym graficznie stylu, pixel artowym, takim bardzo ładnie z jednej strony niby niedokładnym, bo pikselowym, ale z drugiej strony mającym swój naprawdę fajny klimat. Trochę tytułów karcianych innych znajdziecie też gdzieś tam w prawym górnym rogu ekranu w systemie kart. Zobaczymy, jak Duelyst wyszedł w mojej ocenie, w moich wrażeniach, i na początku mamy podzielony na 3 etapy prosty samouczek. Pierwszy opiera się o naukę poruszania postacią lub jednostkami po planszy, drugi wyjaśnia nam nieco mechanikę many oraz system rzucania czarów. Trzeci nauczy nas używania artefaktów i umiejętności klasowych czy jakby frakcyjnych. Niestety w mojej ocenie samouczek jest bardzo słaby w tej grze, nic nie tłumaczy, każe jedynie klikać w wybranych miejscach, a nakładające się na siebie pop-upy po najechaniu na opcje albo na właśnie jakieś porady samouczkowe powodują wylew i wzajemne nakładanie się tych różnych pop-upów. Dodatkowo brak swobody opartej o uczenie się na swoich błędach. Tutaj jednak możemy nadrobić to wszystko, odpalając sobie już mecze treningowe z botami. Zanim odblokują się nam kolejne opcje gry sieciowej, no musimy się troszeczkę jakby nauczyć i poodblokowywać kolejne frakcje. Rozpoczynając rozgrywkę odblokowujemy kolejne rasy tego lekko technologicznego i jakby lekko fantastycznego uniwersum, gdzie mieszają się najróżniejsze style, powiedzmy, jednostek. Możemy nawet trafić, nie wiem, jakiegoś goblina z karabinem, niech będzie. Każda z nich ma swoje dodatkowe i wyjątkowe jednostki oraz specjalne umiejętności bohaterów. Niezwykle fajne jest to, że wielką rolę odgrywa tu rozmieszczanie jednostek właśnie po planszy oraz planowanie, gdzie je przemieścić albo gdzie je przywołać, w jaki sposób zablokować przeciwnika. Na przykład, kiedy nasz bohater jest już ciężko ranny, no to próbujemy się tam blokować na przykład przywołańcami jednostkami. Są typy kart pozwalające nam wbijać na przykład klin w obronę przeciwnika, przesuwać jednostki nawet za plecy przeciwnika. Są też zaklęcia boostujące, a są takie, które generują na przykład sporą ilość tych minionów, przywołańców, co pozwala nam na zasypanie przeciwnika wieloma słabymi, ale po prostu wieloma atakami. Cel naszego zwycięstwa niby jest oczywisty: zabić bohatera wroga. Jednak to właśnie wyróżnia Duelyst na tle innych karcianek, czyli uciekanie po planszy albo szarża w jednostki wroga, boostując je tuż przed zadaniem finalnych ciosów bohaterowi. Model free-to-play jest taki jak w sumie w większości gier tego typu, czyli zdobywamy walutkę na pakiety, na wejścia na arenę, karty niepotrzebne możemy rozmontować i po prostu tworzyć kolejne. Podział jest na jakby spiryty tych kart, czyli jedne są rzadkie, inne są popularne, i to, jaki mają stopień rzadkości, decyduje, ile tych spirytów kosztuje ich stworzenie. Zaś pakiety kart kupowane za złoto nazwano tutaj Spirit Orb. Nic niezwykłego i nic bardziej wymyślnego, czyli pay to win raczej tutaj jako takiego nie ma. Tryby gry podzielone są na praktykę, drabinkę rankingową, wyzwania, i to jest właśnie fajne, wyzwania, w których szybko musimy reagować na wydarzenia, po prostu gotowym zestawem jednostek, gotowym zestawem kart, gotowym zestawem many. Mamy też tryb Gauntlet, czyli typowy dla karcianek model areny, gdzie wybieramy klasę, potem zbieramy karty i gramy do 3 porażek. Albo do 12 epickich zwycięstw. Nic niezwykłego, standardowy tryb arenowego PvP. Plus jednak dla Duelyst za możliwość skraftowania niektórych rzeczy ze sklepiku premium, takich pierdółek wizualnych, taki minimalny szacunek do gracza, że może sobie coś kupić, ale może też zrobić za darmo, jeżeli odpowiednio dużo gra, trzeba tutaj docenić. Czy Duelyst ma jakieś w mojej ocenie większe wady? Na początku wspominałem o słabym samouczku, jednak do tego dochodzi dość kiepsko wykonany model, powiedzmy, treningu z botami, ich inteligencja niestety jest bardzo słaba, wybudowanie karty 15/1 i bot, który nie ma ochoty tej karty zlikwidować jakimś marnym przywołańcem, taka sytuacja jest dość często spotykana w grze z botami. Oczywiście karcianki buduje się dla trybu sieciowego, jednak nauka czy eksperymentowanie z nowymi dekami na boty też powinno być to w miarę dobrze zrobione. Problematyczna jest trochę muzyka w mojej ocenie, na początku zdaje się być klimatyczna, naprawdę bardzo przyjemna i fajna, ale po kilkunastu rundach czy po paru godzinach gry zapętlone utwory trwające kilka minut zaczynają trochę drażnić. Większą wadą jest to, że mógłbym tutaj wymienić w swoich odczuciach, powiedzmy, ilość nowych elementów mechaniki. Jest tutaj w Duelyst w mojej ocenie wadą, bo poza planszą i przerzucaniem jednostek po planszy, dla mnie osobiście Duelyst nie wprowadza nic bardziej nowego do mechaniki. Finalnie rzecz biorąc, Duelyst uznaję za karciankę dość udaną, chociaż gdybym miał decydować, jaką lekko bardziej planszową, strategiczną, opartą o pola karciankę miałbym wybrać, to zagrałbym w Furię. Tamten element strategii opartej o planszę i o pola jest dużo bardziej ciekawie wykonany, dużo bardziej rozbudowany w mojej ocenie. Tutaj w Duelyst co kto woli. Oczywiście mocny jest nacisk na jednostki, na ich efekty, na rzucanie czarów, a dużo mniejszy nacisk jest na faktyczną polowość jakby tej rozgrywki. Duelyst zaskoczył mnie jednak sporą, dużą ilością jednostek i kart już w wersji premierowej na Steamie. Według oficjalnej informacji jest ich ponad 400. Duelyst przede wszystkim przyciąga oprawą graficzną, mimo tego, że wiele osób nie przepada za pixel artem, uważa to za coś starego. Są zwolennicy i fani tego stylu i ja również do nich należę. Dla fanów gatunku pixel art Duelyst jako karcianka, w sumie nawet po prostu jako gra, niezależnie od gatunku, to w mojej ocenie pozycja obowiązkowa do przejrzenia. Gdyby podsumować, tak, Duelyst jest produkcją oryginalną i inną od większości karcianek próbujących kopiować cały czas mechanikę Hearthstone'a. Warto zatem przyjrzeć się tej produkcji i warto spróbować. Powiedziałbym wprost, że nie warto, gdyby to była kolejna kopia Hearthstone'a, ale właśnie tak nie jest. Duelyst to coś innego. Finalnie od siebie zostawię miniaturkę leciutko zieloną, czyli jest to produkcja dobra, której życzę życia, istnienia i rozwijania się. Jeżeli taki pomysł na grę wam się podoba, zerknijcie też na grę nazwaną Furia, która też od niedawna jest w modelu Free-to-Play na Steamie i macie jej opis w prawym górnym rogu ekranu. No i cóż, ode mnie tyle.